Kolejnym ćwiczeniem będzie namalowanie liści. Potrzebujemy do tego split cake'a. W ostatecznej wersji będzie miał on kolory zieleni. No i oczywiście pędzel płaski, skośny. Mój jest już prawie naładowany, więc po prostu powtórzę to podejście. Do namalowania liści będziemy musieli zrobić jeszcze jedno ćwiczenie. Będzie to pętelka. Tak, żebyś po prostu sobie poćwiczyła manipulowanie pędzlem. Robimy takie V. I teraz znów stawiamy na linii początkowej. To jest początkowa, to jest końcowa. I zostaje dolna część pędzla. O, ta się nie odrywa. Ta górna sobie spaceruje po półkolu. I malujemy pętlę. Dochodzimy tutaj. Hop, stawiamy pędzel. I mamy pętelkę. Jeżeli już namalowaliśmy pętelkę, przećwicz ją sobie, to malujemy liście. Liście malujemy w ten sposób, możesz sobie tutaj postawić też, zrobić taką strzałeczkę, będzie Ci łatwiej. Hop i sobie ruszamy pędzlem, lecimy do góry i znów tutaj, hop, zobacz, łączymy. Jeszcze raz. Hop, robimy strzałeczkę. Stawiamy pędzel pionowo, kładniemy w łosie, możemy sobie nim poruszać, hop, i tutaj, opa, w ten sposób. To są liście, zobacz, tu są na dole połączone, tu do góry są wywinięte, one nie muszą być odbiciem lustrzanym, no w przyrodzie nie ma odbicia lustrzanego, dlatego ten kształt jest super, możesz je nawet bardziej jeszcze trochę czapierzać, no żeby to wyglądało jak liście. Te liście nam wystarczą do stworzenia róży. Mam nadzieję, że nie będą dla Ciebie za trudne. To tyle ode mnie.